Jesteśmy na Mierzei Wiślanej, zaledwie kilka kilometrów od rosyjskiej granicy, w kierunku której teraz zmierzamy. Pod koniec II wojny światowej toczyły się tutaj ciężkie walki, które ustały dopiero wraz z jej zakończeniem 9 maja 1945 roku. A więc przed nami kilka linii okopów, pozostałości dawnego niemieckiego radaru, który jest niedostępny dlatego, że wybudowano tam nowy, współcześnie jeszcze użytkowany przez wojsko, jak również pewien niewielki obiekt. Tutaj był łącznicą telefoniczną. Jest on dla nas o tyle interesujący, że z bardzo podobnego projektu Niemcy skorzystali na Dolnym Śląsku w Górach Sowich w ramach projektu RIZE. Tam dokładnie w kompleksie Soboń także stoi podobny obiekt. Jeśli udałoby się potwierdzić, że zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz te obiekty są do siebie podobne, to może okazać się, że tutaj na północy Polski, prawie pod całą rosyjską granicą, dowiemy się także czegoś więcej o historii drugiej części Polski, o historii kompleksu RIZE. Jak się okazuje, odnalezienie obiektu nie było wcale trudne. Jest on tuż przy drodze, przy także punktu postoju dla turystów. No i podstawowe pytanie, czy ten obiekt jest podobny do tego, który znamy z kompleksu Soboń? Ma, nosi pewne podobieństwa. Zapraszam może do środka, pokażę, o co chodzi. W tym budynku, jak tutaj dowiedziałem się, pełniącym funkcję łącznicy telefonicznej, znajdują się tutaj drewniane belki wstawione w beton, które służyły do zamontowania na nich z odpowiednich uchwytów. Podobne uchwyty znajdują się w Górach Sowich, jednak nie wygląda to tak samo. Natomiast można sądzić na podstawie tutaj takiej analizy porównawczej, że zarówno budynek z Gór Sowich spod Sobonia, jak i tutaj ten z Mierzei Wiślanej mogły pełnić tę samą funkcję. Oczywiście podkreślam, mogły, ale nie mówię, że pełniły. Co tutaj możemy zobaczyć w środku? Co możemy? Zapraszam. Deski, o których wspominałem przed chwilą, służące do instalacji, do nich jakiejkolwiek tutaj infrastruktury potrzebnej do wykonywania połączeń telefonicznych. Na podłodze tutaj znajduje się troszkę śmieci, niestety jeszcze tego nie zrobiłem, ale właśnie warto byłoby w tym momencie troszeczkę odgarnąć ją. Jaki tutaj właściwie jest dno? No, nie, no, piasek, tak? Na chwilę obecną piasek, nawet gruba warstwa piasku, ale zapewne musi być to betonowe wykończenie. No warto tutaj też zwrócić uwagę na ten wywierzchnik, który się znajduje. To jest taka najbardziej rzucająca się w oczy różnica w stosunku do obiektu z Gór Sowich, ponieważ tam no, nie znajdziemy takiego wywierzchnika, natomiast tutaj jest taka ciekawostki, warto go tutaj pokazać. Czy ten obiekt mógł być zamykany? Raczej tak, tutaj widzimy ślady prawdopodobnie po jakiejś framudze, która tutaj była zamontowana. No w chwili obecnej, jak widać, no jej nie ma, tak? Czyli raczej jednomiejscowy, tak? No tak, zdecydowanie. To nie są ewidentnie przypadkowe dziury. Każdy z tych otworów wygląda, jakby to był przygotowany uprzednio, jeszcze w okresie II wojny światowej, stanowisko ogniowe dla pojedynczego żołnierza. O, butelka. No proszę. Z okresu wojny. Na pewno? Tak, na 100% zobacz. Iść takie oznaczenie się już nie stosuje. A poza tym jest to butelka wykonana ze zgrzewanego szkła. Prawdopodobnie po piwie lub też być może... Nie, raczej jednak nie. Raczej po czymś gazowanym i to jeszcze alkoholowym, ale mało procentowym. Fajna pamiątka, warto ją sobie tutaj zostawić, może ktoś inny ją znajdzie w przyszłości.
Już idziemy. Znalazłeś coś? Kuba coś znalazł, więc idziemy. Patrzcie pod nogi generalnie, to co mam na to. A co ma być pod nogami? Na co zwracać uwagę? Na wszystko. Tak konkretnie? Piłeś bez nas. Tak, piłem bez was, aczkolwiek chciałem powiedzieć pewną ciekawą rzecz. Ze względu na to, że tutaj zgromadzeni żołnierze niemieccy znajdowali się, powiedzmy, w sytuacji dość krytycznej. Prędzej czy później musieli oczekiwać tego, że zostaną pokonani przez Związek Radziecki. Także zapewne działo się tutaj wiele, wiele ciekawych popijaw, które dodawały tego rauszu, czy też animuszu bitewnego. Trochę przykro się na to wszystko patrzy, aczkolwiek są to żywe pamiątki po tamtych czasach, świadczące też, potwierdzające to, w jakich realiach się w ówczesnym momencie znalazła III Rzesza. Filip! Filip! Co? Idziemy dalej! Okej. Za nami Bałtyk, przed nami Zalew Wiślany. Idziemy teraz leśną drogą, która łączy te dwa akweny. A idziemy w miejsce, w którym na mapie dostrzegliśmy wiele lejów pobomb oraz wykopów. Prawdopodobnie pod mającą powstać tutaj infrastrukturę. Co tu mamy? Jest to kawałek blachy aluminiowej. To właśnie wysyłam do naszego kolegi, który jest z nami dzisiaj. Niestety nie mógł się z nami wybrać. Być może będzie w stanie nam pomóc na odległość. Ciekawa sprawa. Sporych rozmiarów kawał blachy aluminiowej z takimi zagięciami. Na wzniesieniu, gdzie znaleźliśmy blachę, jest też dużo innych, większych wykopów. One są na rzucie prostokąta, tak więc możliwe, że powstawały tu jakieś lekkie konstrukcje, maskowano je, no i tutaj mógł być jakiś punkt dowództwa, polowy punkt dowództwa, sztab jakiegoś pododdziału, łączność, a nawet tutaj żołnierze mogli także i spać. Bardzo ciekawe. Ja tymczasem słyszę, Kuba krzyczy o kolejnej blasze, tak więc idziemy już w inne miejsce. Ale raczej jest cynkowane, bo stereo w ogóle nie zardzewiało, ma tylko taką delikatną warstwę w rdzy w niektórych miejscach, gdzie prawdopodobnie było leżało głębiej. Tak, nie, emaliowany na 100% nie jest, ani nie było. Na cały czas zamierzeni jesteśmy, no bo na dworze już byliśmy wcześniej, tak? Widziałeś zdjęcie, nie? Wokół dużo wykopów, ziemia przeryta, więc widać, że działo się tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o roboty ziemne. I ogólnie jesteśmy na jednym z najlepszych terenów do eksploracji, dlatego że, jak wcześniej mówiliśmy, wojna trwała tutaj praktycznie do samego końca, do maja 45 roku, a tereny te nie są silnie zagospodarowane. Poproszę, kolejny kawałek blachy. Nie są uczęszczane i co chwilę właśnie ciekawe rzeczy tam wychodzą z ziemi, dosłownie wychodzą, ponieważ nie możemy operować w Polsce wykrywaczem metalu. Ciekawe. Wygląda, jakby było w ogóle przeszczelone, a przecież prawdopodobnie to moja wyobraźnia. Aczkolwiek tak to właśnie się przedstawia. Filip coś znalazł? I nie, chyba powiedz o tym. Rozumiesz o naszą zagadkę. Filip, co to może być? To jest pewna teoria, dodajmy jeszcze. Co tam masz? Udało mi się znaleźć taki fragment blachy w cudzysłowie, ale wydaje mi się, że tutaj te przegięcia w tym miejscu, zwłaszcza, że ta strona jest bardzo mocno, ten rant jest bardzo mocno dogięty
i wygląd taki z zewnątrz, zwłaszcza, że tutaj jest także jakby wzmocnienie. Wydaje mi się, że to są beczki, poprzecinane beczki, prawdopodobnie. No tutaj, tak z Kubą przed chwilą rozmawialiśmy, prawdopodobnie desperacja była aż taka duża, że no używano do jakiejkolwiek ochrony po prostu osobistej wszystkiego, co się znalazło, więc myślę, że beczki, które prawdopodobnie też już były puste w tamtym czasie, w tamtym momencie, w tamtym okresie. Pocięto i zastosowane tak, jako wzmocnienie. Tak, pocięto i zastosowane jako wzmocnienie. Chciałem tu zauważyć, że mój fragment osłony jest ewidentnie zaklepany na półokrągło, co nie wiem, może ktoś mógł o to oprzeć karabin, czy mógł na przykład zaglądać przez to. I teraz druga sprawa, zawiera coś w rodzaju przestrzelin. Tu i tu. Dokładnie pięciu, aczkolwiek są zrobione one od tyłu. Tu wchodzą i tędy wychodzą. Ewidentnie wychodzą na zewnątrz. Więc ta druga część może być troszeczkę naciągana, ale... No, niewykluczone, że przy jakimś dynamizmie walk to... Być może po prostu ktoś, zostało to... Ktoś pociągnął też serią w drugą stronę. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Może ta pozycja na przykład została już opuszczona i ogień został oddany w kierunku po prostu pozycji, która wcześniej była zajmowana przez innego żołnierza. Tak mi się wydaje, nie wiem. I tu przykład kolejnych krat ziemnych. Bardzo duży wykop. Niewielkim kopczykiem, swego rodzaju ścianka działowa zrobiona z ziemi. Dalej widać, że kopano też po drugiej stronie, czyli nie wiem jak to widać w kamerze, na żywo widać tak najbardziej. A dalej teren w takim jarze nam się troszeczkę wypłaszcza, jakby swego rodzaju droga dojazdowa. O i tu kolejny bardzo duży wykop, być może magazyny, być może jakieś stanowisko pod oddziału. Tak? Mamy coś? Tak. Mamy coś? Idziemy? Podobnie. Tak. Spalone wszystko tak popalone. I co? No to mamy magazyn? Tylko tak. Mamy magazyn i mamy beczki, tak? I nie mamy, tylko. Mamy również okucie skrzynki. Mamy beczki, mamy okucie skrzyni spalone i mamy także okucie beczki. Być może jednej z beczek, które były użyte w taki sposób, jaki przed chwilą przedstawiłem. Być może. W każdym razie fajnie się to składa. To jest ewidentnie okucie beczki. Tutaj są dwa punkty, gdzie jest znitowana. Jeden, drugi. Oj, bardzo kiepska kondycja, chyba spalona. Zatem, nie rozwalaj. A, cała obręcz. Cała obręcz. Da się rozłożyć jeszcze. Tak. Uwaga! Jak to zrobiłeś? Złapałem się tylko. Okej. Idziemy teraz w dużej linii okopów. Tutaj widzimy początek. Nieregularna linia. Która miała też zapobiec zasypaniu całości w przypadku ostrzału artyleryjskiego. Raz. A dwa, utrudnić zdobywanie takich okopów, tak aby przeciwnik nie mógł wskoczyć po jednej stronie i ogniem razić całej długości takiego okopu. Było się po prostu dużo łatwiej bronić, najtrudniej zdobywać taką linię. Jak również i łatwiej prowadzić ogień flankujący z tych wysuniętych punktów. Widzimy to, pozycja, która miała zabezpieczyć przejście pomiędzy jedną drogą bitą, nie stricte utwardzaną asfaltem czy betonem, ale taka solidna droga leśna, a drugą drogą, którą przechodziliśmy tam po prawej stronie. Tak, ja proponuję przejść na drugą stronę okopu, bo jak przyjdziemy do strony okopu, będzie coś ciekawego. Kolejny okop i kolejne znalezisko.
Tak, prawdopodobnie okucie skrzyni, raczej nic specjalnego, ale warto pokazać. Jak sobie jeszcze stoi drugie. Tutaj. Jeszcze drugie, proszę bardzo. Świeżutko znalezione. Jak sobie stoi tutaj dla potomnych. Wygląda bardzo podobnie. Jedno obok drugiego. Dłuższe jest to prawda troszkę. Chłopaki mnie zostawiły, chodzą gdzieś po tamtych wzgórzach, ale to nieważne. Dzięki temu udało mi się spotkać dwie sarny. Niestety bardzo szybko się spłoszyły, a więc nie zdążyłem ich sfilmować. Natomiast krótki trawers do drogi i teraz pozostaje tylko zorientować się. Tutaj widzimy północ po czerwonej strzałce, wschód przed nami, czyli Rosja, a więc musimy zawrócić gdzieś w kierunku odwrotnym, tam stoi nasz samochód. Na koniec udanego dnia warto nieco szerzej wspomnieć o tym, jak wyglądały ostatnie miesiące II wojny światowej na tych terenach. Prusy Wschodnie były szturmowane przez Armię Czerwoną dwukrotnie. Pierwszy raz we wrześniu i październiku 1944 roku. Ten szturm został odparty, ale siły niemieckie były bardzo uszczuplone. Jak wiadomo, pod koniec wojny Niemcy nie mieli z czego uzupełniać tych rezerw do pełnych stanów. Tak więc kolejny atak rozpoczęty w styczniu 1945 roku i trwający aż do maja, aż do samego zakończenia wojny tutaj właśnie na Mierzei Wiślanej był już skuteczny. Niemcy tracili miasto za miastem. Wchodzący tam Rosjanie te miasta grabili, palili, stąd nie byli witani jak wyzwoliciele. Zresztą były to tereny uważane za rdzennie niemieckie, a więc Rosjanie dopuszczali się tutaj zbrodni podobnych do tych jak na Śląsku, szczególnie na zachodnim brzegu Odry, a miejscowa ludność przed Sowietami uciekała. Między innymi wielki eksodus, około 450 tysięcy cywilów przez Zalew Wiślany byli już przez Rosjan w tym czasie otoczeni i te zamarznięte wody zalewu były jedynymi, przez którymi mogli wycofywać się na Mierzeję i dalej uciekać statkami, które podpływały tutaj do wybrzeża. Dzisiaj dla nas na szczęście to już tylko historia, którą możemy się fascynować, możemy chodzić po dawnych miejscach walk, znajdywać ciekawe przedmioty z tamtych czasów. Natomiast siedząc na plaży i rozglądając się to na wschód, to na zachód, zastanawiamy się sami, co nam przyniesie przyszłość.